Wielkopolskie. Pijani policjanci pełnili dyżur na komendzie Wielkopolskie. Pijani dyżurni wydaleni ze służby w policji. Ponad 2,5 promila oraz ponad promil alkoholu w organizmie mieli dwaj policjanci z komendy w Kole Wielkopolskie, pełniący w sobotę służbę jako dyżurni. Wobec obu funkcjonariuszy wszczęto procedurę wydalenia z formacji, przekazała we wtorek policja. Oficer prasowy Kolskiej Policji starszy. Aspirant. Daniel Boła powiedział, że w sobotę w godzinach porannych do komendy w Kole przyszedł mieszkaniec, który ocenił, iż pełniący funkcję dyżurnego policjant może być pod wpływem alkoholu. Mężczyzna powiadomił o sprawie dyżurnego policji w Koninie. Następnie o sprawie został też powiadomiony komendant powiatowy policji w Kole, który przybył na miejsce. Komendant polecił zbadanie stanu psychofizycznego dyżurnych i niestety to badanie wskazało, że są oni pod wpływem alkoholu, powiedział Boła. Policjanci odsunięci od służby, jeden z funkcjonariuszy miał ponad promil alkoholu w organizmie, a jego kolega ponad 2,5 promila. Policjanci zostali natychmiast odsunięci od służby i został wdrożony proces wydalenia ich z formacji, zaznaczył oficer prasowy. Pełniący funkcję dyżurnego i jego zastępca byli doświadczonymi funkcjonariuszami, jeden służył w policji 26, a drugi 19 lat. Boła przyznał, że policjanci nie tłumaczyli się ze swojego zachowania.